Dzisiaj będę dawał tooltipy na temat tooltipów. Temat jest dość stary, jest dość dobrze przebadany i mogłoby się wydawać, że w zasadzie dosyć błahy i można go olać. Ale no, weźmy taką stronę takiego giganta jak McDonald's i zobaczmy jak wygląda ona, jeżeli będziemy ją analizować pod względem tooltipów. Na ich stronie głównej z tooltipów można w zasadzie wyciągnąć jedną rzecz, że jest to jedna wielka karuzela. Zresztą osoba odpowiedzialna za teksty, no w zasadzie nie przykładała się do tego, czy coś będzie pisane małą literą, czy na przykład cały tekst będzie pisany wielką literą. Same tooltipy można znaleźć na praktycznie każdej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że no, niosą one jakąś informację, bardzo często wykorzystuje się w przypadku prezentacji nowych funkcjonalności na stronie oraz w przypadku onboardingu. No i jest to spowodowane w zasadzie jedną rzeczą. Tooltipy wnoszą olbrzymią wartość dla użytkownika, ale z drugiej strony, jeżeli są zrobione źle, powodują gigantyczną frustrację, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Mamy wiele rodzajów tooltipów i żeby je zaprezentować, no muszę mieć jakąś aplikację, więc może zróbmy jakoś tak na prędce. Nie jest to może aplikacja najwyższych lotów, ale do prezentacji tooltipów w zupełności nam wystarczy. Content. Tooltipy bardzo często składają się z headera i z body. I staraj się, żeby treść, która była tam zawarta, była bezpośrednia i często po prostu też nawoływała do jakiejś akcji. Niech będzie dokładnie wiadomo, którego elementu dotyczy. W szczególności, jeżeli jest wiele ikon obok siebie. Wystarczy zwykła, prosta strzałeczka która wskaże nam konkretnie element, który po prostu nas interesuje. Pamiętaj o tym, żeby informować użytkownika o całym progresie i całym procesie. Niech użytkownik wie, ile jeszcze kroków zostało, żeby po prostu ten cały proces, na przykład onboardingu, się skończył. W końcu nikt nie lubi, jeżeli się kogoś do czegoś zmusza i nie wiadomo tak naprawdę, ile czasu to jeszcze mu zajmie. Jeżeli użytkownik się wkręci, ale na przykład czegoś zapomniał, czegoś nie zrozumiał i potrzebuje się cofnąć, daj mu taką możliwość. Niech będzie ten przycisk, który po prostu cofa go jeden krok do tyłu. Pamiętaj, że jeżeli wyciemniasz i rozmywasz tło, to użytkownik może bardziej się skupi na tym jednym elemencie, ale z drugiej strony straci kontekst całej aplikacji, więc Warto badać, warto testować, czy użytkownik w jakiś sposób się gubi i czy ten zabieg mu bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza. Poza tym, oczywiście, wyjście z tooltipa, wyjście z całego procesu powinno być dostępne cały czas. No dobrze, a co robić z tymi wszystkimi tooltipami, które się pojawiają w momencie, gdy kursorem najdziemy na jakiś element. Nie zasłaniaj ważnych treści, nie rób tego. W ten sposób jak robi to właśnie ta strona internetowa. Sam tooltip też może mieć jakieś animacje. Oczywiście, pamiętajmy, że nie wolno z nimi przesadzać. Wydaje mi się, że dobrym przykładem, jeżeli chodzi o animacje w tooltipach, jest ta strona, która ta aplikacja, która służy do rezerwacji miejsc w teatrze. Nie dawaj tooltipów, jeżeli one nic nie wnoszą w życie użytkownika. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy jakiś zbiór elementów, na przykład zbiór ikon, nie pomijaj elementów, niech każda ikona ma swój własny tooltip. Pamiętaj o osobach niepełnosprawnych i o wszystkich tych, które korzystają przede wszystkim z klawiatury zamiast z myszki. Nie na każdej stronie pojawiają się tooltipy w momencie, gdy przemieszczamy się tabem między różnymi elementami na stronie. Spójrz, jak wyglądają tooltipy na Wikipedii, ponieważ są bardzo dobrze zrobione i naprawdę wnoszą wiele wartości w życie użytkownika. Przejdźmy teraz do mobile. W grach mobilnych bardzo często korzysta się z takich tooltipów, które wręcz obrazowo pokazują co użytkownik ma wykonać i wydaje mi się, że w tego typu produkcjach jest to dobre rozwiązanie. Ale na przykład w aplikacjach, stronach internetowych E, takich webowych, tooltipy przede wszystkim idą w parze z ikonami. Jeżeli stosujemy ikony za to na mobile, warto, żeby każda z nich była podpisana jakąś labelką. Ok, i ostatnia rzecz na dzisiaj, już bardziej techniczna, dotycząca czasów. Jeżeli kursor najdzie na jakiś element i jest to element interaktywny, to jakiś feedback powinien pojawić się po około 1 dziesiątej sekundy. Ale jeżeli chcesz, żeby pojawił się tam tooltip, no to warto trochę poczekać, żeby tooltip pojawiał się po około pół sekundy po tym, jak najedziesz na niego kursorem. Ale jeżeli informacja, która jest zawarta w danym elemencie jest niezbędna komuś, żeby normalnie wykonywał swoje zadania, swoje taski, to lepiej, żeby ta informacja nie znajdowała się w tooltipie. Lepiej z, niego, z, te, z tego elementu, z tego tooltipa wyciągnąć i pokazywać, Permanentnie. Ok, na dzisiaj to już jest wszystko. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, do oglądania, do zadawania pytań i pozdrawiam wszystkich, Paweł Max Sławiak.